Miło mi Państwa powitać na dzisiejszym wystawie wystawy Architektura Państwa Muszyńskiego. Wystawa ta obrazuje historię naszego terenu, która jest wspólna zarówno dla artystów z Krynicy, jak i Muszyny. Stąd właśnie zaproszeni zostali i z jednej, i z drugiej miejscowości ludzie, którzy nie tylko znają historię, ale przede wszystkim potrafią ją pięknie przełożyć na papier, na płótno. Architektura, można powiedzieć, jest takim najłatwiejszym, namacalnym dowodem, że tutaj ktoś mieszkał i bardzo łatwo właśnie idąc śladami architektury prześledzić historię tego miasta. Ja tak pokrótce właśnie prześledzę historię, idąc właśnie obrazami, które są na wystawie. Pierwsza wzmianka to jest 1288 rok. Wtedy istniał ogródek ziemno-drewniany. Po ogródku co prawda nic nie zostało, oprócz drzew i pięknego wzgórza. Właśnie krajobrazy, o których wspominał, zarejestrował na swoich obrazach pan Józef Jędrzej. Stąd tutaj oprócz architektury można właśnie zobaczyć krajobrazy. Bo historia to nie tylko właśnie mury, ale również i krajobrazy i miejsca, w których kiedyś ta historia żyła. Później był zamek w czasach Kazimierza Wielkiego. Dałam akurat pracę Pauliny Marczak. Ona była pracą konkursową, ponieważ akurat na tej wystawie tak się zdarzyło, że żaden artysta nie zrobił tego elementu, więc pozwoliłam sobie powiesić tą pracę. Już później mamy łatwiej, bo przechodzimy do czasów, kiedy zaczęło funkcjonować państwo muszyńskie. Z tego okresu zachował się piękny kościół barokowy, który wita wszystkich, którzy wjeżdżają do Muszyny. I ten element architektury zarejestrowało naszych dwóch twórców. Pani Ewa Kumosiewicz i pan Józef Jędrzej, który pięknie pokazał bramę, która jest, można powiedzieć, takim zaproszeniem, żeby wejść i zobaczyć, co w tym kościele jest. Kolejne budynki to jest podzamkowy zespół dworski i tutaj mamy pracę Grażyny Petryszak oraz Rafała Hadały. Jest to dwór starostów, przypominam na kolejne wystawy, że jeszcze jest Kordegarda i nasz tutaj Zajazd. Także też można jeszcze pomalować, jeszcze trochę rzeczy do utrwalenia jest. No i oczywiście państwo muszyńskie, czyli wioski, piękne kapliczki, no i oczywiście najpiękniejsze cerkwie. I tutaj jest cała, no można powiedzieć, gama i technik, i obrazów. Grażyna Petryszak właśnie pokazała nam cerkwie w Złockiem, w Jaszczębiku. Ania Wójs pokazała cerkwie w Miliku. Ona właśnie pochodzi z Milika i bardzo często nawiązuje właśnie do tych prac. Pani Małgosia Gałuś również pokazała nam, ale w zupełnie innej technice, cerkwie w Złockim. Natomiast jednym elementem, który można powiedzieć jest takim zaproszeniem do cerkwi, jest dzwonnica w Tyliczu. Tyle mamy z elementów cerkiewy. Natomiast kapliczki w tych właśnie malutkich, takich można powiedzieć cacuszkach architektury, możemy zobaczyć, jak się ta architektura i styl różnonarodowościowy, ponieważ pamiętajmy, że cerkwie to są łękowskie, budownictwo muszyńskie to jest polskie. I tu można zobaczyć właśnie cerkiewkę w Pogroźniku i kapliczkę w Pogroźniku. Kapliczka w Pogroźniku jest, można powiedzieć, nawiązaniem do budownictwa polskiego, natomiast cerkiew jest typem budownictwa cerkiewnego. Więc można powiedzieć, że ta architektura przeplata się, ponieważ no, to jest architektura nawiązująca do naszego kościoła rzymskokatolickiego, natomiast architektura cerkiewki jest typowo już cerkiewna. Natomiast w samej Muszyni jest właśnie element, który wypożycza z cerkiewek
I jest to kapliczka na ulicy Piłsudskiego, którą wieńczy bardzo ładna kopułka. Także właśnie w tych malutkich detalach możemy zauważyć te elementy. Właśnie kapliczkę na ulicy Piłsudskiego wykonała pani Małgosia Gaur i pan Józef Jędrzejek. Zresztą pan Józef Jędrzejek wykonał również w Szczawniku, która mimo, że jest właśnie na wiosce, ona też jest elementem, który nawiązuje właśnie do architektury miejskiej, czyli właśnie ten półokrągłe wejście, dwuspadowy dach i brak kopułki. Natomiast no, już takie typowo muszyńskie elementy, no to jest piękna ulica Kościoła i stare domy. Stare domy utrwaliła Grażyna Petryszak, to jest architektura mieszczańska z charakterystycznymi bramami wjazdowymi, takimi półokrągłymi. Natomiast goście z Krynicy oczywiście wprowadzili nas zupełnie inną architekturę. To jest architektura uzdrowiskowa, którą zaprezentował Dariusz Morawski i pani Małgorzata Piątkowska. Tu możemy zobaczyć muszlę koncertową, dom, kościół zdrojowy, pensjonat Witoldówkę i pijalnię Jana Józefa, która swoim budownictwem też nawiązuje trochę do budownictwa właśnie góralskiego, łębkowskiego, gdyż ona jest właśnie drewniana i ma taką właśnie kopułkę okrągłą. Tyle o architekturze i o twórcach, którzy dzisiaj wystawiają. Jeszcze no, nie można nie zauważyć domów, które są wokół Muszyny. I te domy utrwaliła na obrazkach takich haftowanych pani Maria Fistek i pani Buliszak, Grażynka. Pani Buliszak zrobiła taką, można powiedzieć, kompozycję bardzo, bardzo wiosenną. W tym obrazku, można powiedzieć, widzimy elementy różnych takich muszyńskich domów, ale generalnie te wszystkie domy właśnie nawiązują do budownictwa tutaj tego regionalnego, czyli dawnego państwa muszyńskiego. Architekturę nie tylko możemy podziwiać na obrazach, można ją również sławić poezją. Dzisiaj posłuchamy wierszy Adama Ziemianina, który właśnie w tych zaklętych strofach pokazał nam, jaka ta architektura może być piękna. Zaprezentują nam uczennice Liceum Muszyńskiego oraz Gimnazjum w Krynicy, gdyż jak wspomniałam, dzisiaj mamy tak dwumiastowo. Zapraszam do słuchania. Dziewczyny są trochę strenomowane, więc myślę, że Państwo będą rozumiały. Niedziela w miasteczku Ani. Pod chórem czereśnie listonosz obiera leśnie na chwałę Bożą. A drzewo ma wysokie, więc męczy go trochę. Dobrze, że drabina Jakuba też mu się przyśniła, choć tego się nie spodziewał. A może ona tylko od strażaków była, bo drzewo istotnie płonie czereśniowym ogniem. W bocznym ołtarzu aniołowie mają duże zielone oczy. Wizja wędrownego artysty, który wszechświat malował podobno bez asysty. Zielony miał pojęcie o piekle i o niebie, więc może dlatego wciąż tak kurczowo trzymał się ziemi. Raj niedzielny M. To także rosół z makaronem domowej roboty, a potem pod rzęce spacerkiem nad wodę w koszuli bez rękawów. Wieczorem królować będzie już tylko telewizor. Jest taka ulica, której prawie nie ma, a domki przy niej bardzo. Jak stara księga, czasem się otwiera i ludzie patrzą zza firanek. Tu można w oknie dojrzeć szklaną kulę lub słój z ogórkami kiszonymi. Czasem też się trafi, stary jak świat kalendarz, albo obrazek ze świętymi, lecz drzwi nie zawsze. Dla wszystkich otwarte, szczególnie w okolicach zimy. Ludzie tu, choć mieć błogi spokój, nawet wielką cenę. Bo to by czasem zapaść dłuższy sen i śnić, że wkrótce będzie lepiej.
ulica jak ulica. Cierpliwe jest lato na Ogrodowej, zwłaszcza pod wieczór, gdy lipiec zachodzi za oknem jak uśmiechający się słonecznik. Pani Stefa przypomniała sobie o prześcieradłach w sadzie. Zbiera więc je szybko, by nie przeszły zbyt lipcowym wieczorem, bo wtedy podobno sny mogą być chore. Pan Stach z drewnianą nogą słucha wolnej Europy na całe regulaty, bo uszy już nie te, a i tak co mu zrobią, przecież jest na ręcie, cienkiej po cienkiej, ale zawsze. U miejscowego złodzieja nic się właściwie nie zmienia. Czapka mu tylko trochę gorę, gdyż wypełnił ją po brzegi kradzionym pomidorem. Fryzjer Jan Orzechowski, cały dzień na nogach, teraz nogi zanurzył w chłodnej wodzie, z bocheńską solą trochę mniej bolą. Siwy jak gołąbek Alfred Müller kiedyś mógł wybrać Austrię i wrócić na ojczyznę łono, ale on wolał jednak Ogrodową, bowiem przyzwyczaił się tu czytać oryginale Goethego i Manna. Światło jeszcze nie świeci, bo znany ze sklepnictwa. Młody Adam Ziemianin ma teraz wakacje, więc dlaczego tak wnikliwie wpatruje się w Ogrodową z pokoiku na poddaszu? Przecież ulica jak ulica. Lecz przyszła część jej ziemi i całkiem zaziemiło. Zamurowało gliną, tylko knedłem z węgielką w środku. Skrzydła trzymamy na strychach i po jednym piórku wyrywamy od czasu do czasu, żeby połaskotać powietrze i wcale nie wyśmieszy. Makatka z piwnicznej. Na przystanku kolejowym w piwnicznej Zdroju na pociąg czekał muzyk w pogodnym nastroju. Wygrywał więc na skrzypcach cały rozkład jazdy, pociągi pospieszne chwaląc przy okazji. Jeszcze lepszym graniem i w rytmie ostrzejszym, stąd już każdy wiedział, co też w szynie trzeszczy. I słuchali koncertu przygodni podróżni, pociągi odjeżdżały, lecz bez nich wciąż bez nich. Muzyk się zapomniał w swym graniu szalonym, lecz w końcu ochłonął, już całkiem nad ranem. Pociąg mu odjechał, jeden i drugi, gra więc tam do dzisiaj fantazje i pługi.